Witam ponownie. Szykuje się nowa odsłona WS304S. Odnowiłem panel do WS-a. Pokrętełka takie będą, tego typu. Tym, że nie podobało mi się całkowicie wtedy te brzmienie tego WS-a, znaczy nie tego WS-a. Tamten zrobiony, odnowiony, całkiem przyzwoicie zaczął działać. Czekajcie, tutaj jeszcze będzie takie tęgie z mosiądzu. No i co? I tu będzie całkowicie, to jest wnętrze. Wnętrze, końcówki będą właśnie na tych tranzystorkach TIP. Zaraz zrobimy zbliżenie. To są parka, już tam jedna jest zmontowana, tutaj jeszcze nie. Końcówka mocy 2x200 W, ale nie będę dawał tyle, będzie 2x100, 2x120, no tak, żeby nam nie zabrakło, ponieważ transformatory to są 200-watowe transformatory, dwa będą zastosowane w tej końcówce. To jest płytka przedwzmacniacza z korektorem, to jest korektor z trzema barwami, bas, środek i sopran. No i tutaj też tak samo, nie będzie balansu, a będzie bas, środek i sopran, znaczy niskie, wysokie i tutaj będzie midway. Znaczy, no w sumie troszeczkę, jeszcze się zastanawiam, czy to tak zrobić, czy zrobić ze środkowym, z obcięciem środka, nie? Zobaczymy jeszcze, wyjdzie w praniu. Odnowiłem pokrywę, resztę całej obudowy mam rozebrane, ponieważ to, taka z odzysku była trochę obudowa, musiałem ją prostować. Tutaj jak widać troszeczkę było porezane. To wszystko odmyjemy jeszcze przed złożeniem. No i ten wzmacniacz przyzwoicie przynajmniej nam powinien zagrać z tego co, bo już składałem nie jeden na tych tipach. Fajne tranzystorki, nie do zagięcia, że tak powiem, chyba że ktoś spawarkę podłączy zamiast transformatora, nie? W sumie to też pewnie, jak mała spawarka, to by wytrzymało. Do tego jeszcze dojdzie płytka zasilacza, tu płytka przedwzmacniaczy już widać właśnie, mam zrobione, jeszcze nic nie robiłem, to na tranzystorach są przedwzmacniacze. Praktycznie przedwzmacniacz, układ, dwa, znaczy nie tak jak było w WS-ie, żeby wszystko było na jednej płytce, ponieważ ja tutaj dam jeszcze ekrany pomiędzy, nie? Żeby odseparować bardziej, żeby nie było przedźwięku, bo WS-y to tak miały, to właśnie te, że słychać było lewy kanał w prawym, a w prawy był w lewym i tak to wszystko była prawdopodobnie wina potencjometrów, bo te stare potencjometry tak miały. No tutaj zastosujemy jakieś Alpsy na pewno, ale z długą łośką jeszcze na razie tutaj nie mam, będę musiał wyskoczyć zaraz do sklepu, no, może nie teraz, ale jutro. Najpierw poskładam tutaj, niech to zagra, nie? No i radiatorki zamiast blach. Tutaj jeszcze wstawić trzeba tranzystorki, o te właśnie, to parkę, bo już dobrałem. No i wzmacniać się zapowiada ciekawie, no. Może być fajne. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko po mojej myśli. Także zapraszam do oglądania, no. No, uporałem się z przedwzmacniaczami, jeszcze bez potencjometrów. Tutaj trzeba będzie wlutować potencjometry. Końcówka mocy jest już poskładana, przetestowana. I teraz tak. Trochę ta końcówka mocy, ale to sprawna, działająca, bo sprawdziłem. Są dwa przedwzmacniacze z korekcją barwy. Bas, sopran, środek i bas. Tu będą piny do wyjścia z tej strony.
tutaj wejścia są dwa przedwzmacniacze i końcówka mocy. Zaraz będę się brał za zasilacz. Złożę zasilacz. 20 sztuk takich kondensatorów po 4700 mikro. Mam nadzieję, że wystarczy. Wyluty, ale sprawdzone. No i zobaczymy, jak to nam wszystko za... Czy to zagra, czy to nie zagra. Nie, no mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Przedwzmacniacz sprawdzony, znaczy sprawdzony. Sprawdzona konstrukcja jest, bo już robiłem do gitarowych przedwzmacniaczy też. Jeszcze to było w ten sposób, że to było przed końcówką mocy do gitary. Bas, środek, sopran, a jeszcze przed tym był mikrofonowy, znaczy mikrofonowy gitarowy był jeszcze przedwzmacniacz na dwóch stopniach wzmocnienia. No ale tutaj nie ma takiej konieczności, no chyba że mikrofon byśmy chcieli podłączyć pod ten wzmacniacz, no to wtedy jeszcze mikrofonowe trzeba by było stopień przedwzmacniacza, nie? Ale myślę, że do audio to w zupełności starczy. Chyba że jeszcze bym dostawił przedwzmacniacz gramofonowy oryginalny od tego WS-a, nie? Bo mam płytkę, także tylko trzeba byłoby ją przejrzeć oczywiście. No, żeby wszystkie funkcje były w tym wzmacniaczu. Dobra, działamy dalej. Może zacząłem skręcać obudowę, już poprostowaną. Ja się zastanawiam, jak to było. Czy to tak było? Czy to tak było? Zobaczymy, który gwint wchodzi. No, chyba to no, tak było. Kurczę. No i ciepło jest. Dobra, co dzisiaj już zostało zrobione, to wam mogę już zademonstrować. Skręciłem tą obudowę, dorobiłem takie szyny aluminiowe, żeby wszystko było można zamocować. Radiatory są już przykręcone, podkładki są podłożone pod tranzystory, sprawdzone, czy nie ma zwarć. No i dzisiejszy dzień to by było na tyle. Już mi się dzisiaj to naprawdę nie chce. Słuchawki przynieśli. Takie do zrobienia znowu. Znowu ktoś urwał. Jest chińszczyzna taka, że to się w głowie nie mieści. Żeby to rozkręcić, trzeba mieć małe chińskie rączki. No i co?
wzmacniacz nabiera wyglądu. A, włącznik zamontowałem już. Odnowiona została ta obudowa, tak jak mówiłem tam wcześniej, pokazywałem. I to by było na tyle dzisiaj, dość. Będzie dwa razy 120 W. Dwa transformatory po 200 W. Więcej nie. A może. Tutaj będzie płytka. Płytka z kondensatorami. Tutaj już mam laminat przygotowany. Będzie przykręcona do tych płaskowników tam na dole i będą siedzieć na niej kondensatory. Będzie no obecny ten pasek. Zrobię zasilacz. Płytka zasilacza. Aha, dzisiaj zostały zmontowane dwa przedwzmacniacze tego typu. Będą zamontowane o tutaj, o, w tym miejscu. Ewentualnie o, w ten sposób, o. Jeden tu, a drugi tu. Chyba że jeszcze zmienię koncepcję i zamontuję tak jak siedział w oryginale ten mikrofonowy, ale tutaj musi wejść jeszcze ten mikrofonowy przedwzmacniacz. Gramofonowy, nie mikrofonowy, sorry. No i całkiem nowy wzmacniacz będzie, no. Tylko obudowa została. I to nie kompletnie cała obudowa, także. Ja pozdrawiam i w następnym odcineczku coś więcej może już będzie złożone, także może już jakieś testy, próby przeprowadzimy, jak to wzmacnia, jak to gra. No, końcówka już siedzi. Końcówka siedzi. No, w sumie kupa rzeźbienia w aluminium. No i to by było na tyle. Pozdrawiam. Do następnego filmu. No, zagrał. Tutaj troszeczkę testuję tak chwilę za oko. Jeszcze bez korektorów. Sama końcówka mocy zagrała. Powiem tak, głośno gra. Nawet bardzo głośno gra. Tylko czekajcie, moment, jeszcze tylko muzykę jakoś taką bez, żeby mi YouTube nie obciął. Momencik, bez. Dobra, wrzućmy sobie jakieś tam koto. I teraz tak, na podłączyłem prosto pod kompa. No końcówka chodzi, no i jeden i drugi kanał. Powiem tak, bardzo głośno to gra. Nie no, ma 100 watów na kanał, 120 watów na kanał. Tylko teraz tak, jeszcze trochę mała filtracja, bo mam tylko po 2 razy 10 tysięcy, czyli to mało jak na dwa kanały. Trzeba będzie dołożyć jeszcze jedną taką płytkę, tutaj wejdzie z drugiej strony i połączyć tak jak jest tutaj połączone zasilania. Po prostu połączyć większą ilość kondensatorów. No, zasilacz w sumie 74 V daje. Dwa razy po 37. Dwa transformatory są ustawione po 100 V, czyli 200 V. No to tak około 200 W. Powinno wyjść. Dołożyć trzeba będzie kondensatorów i wyjdzie 2 razy 100-120 watów. Ta końcówka dużo więcej przerobią te tranzystory. Przerobią 200 watów bez żadnego problemu. No ale jako estradówka to raczej za dobra jakość na estradówkę.
i raczej za słaby by był, chyba żebym tutaj jeszcze wiatrak jakiś zamontował, to. Chociaż w sumie zimne te radiatory. No, ale to drugi dzień siedzę na tym wzmacniaczem, także dwa dni poskładać już efekt jest taki, że prąd jest ustawiony i spoczynkowy. No jeszcze teraz, jak dobrze by było jego zagrzać, trzeba by zamiast głośnika podłączyć rezystor. Mam taki nawijany rezystor właśnie do sprawdzania wzmacniaczy, taki tam mam bodajże 500 W, taka spirala gruba, tylko gdzieś go tutaj położyłem, zaraz wam pokażę może. Gra. To pewnie będzie przesterowane na filmie, także. Dobra, to już by było tyle. Zaraz jak zacznę, jak podstawię już przedwzmacniacze z korekcją, to wtedy będziemy mogli spróbować zobaczyć. Na pewno będzie dużo, dużo lepiej. No i tak, ile tutaj zostało? 2 minutki do nagrywania tylko. No to szybki opis taki może. Podłączyłem ten korektor. Mogę dać basu więcej, mogę dać... Bez sopranu, bez basu. I wzmocnienie. To jest jeden kanał na razie odpalony i jest tak, szybki opis, jest zasilanie korektorów, jest wpuszczone 15 V ze stabilizatora, tutaj widać. Nie wiem, czy to widać? Widać. Jest ze stabilizatora filtracja jeszcze dodatkowo. Napięcie ze stabilizatora idzie prosto z kondensatora od plusa. Plus. Czyli tak, jest dojście plus, dwie diody i minus, i tutaj później z drugiego transformatora znowu plus i znowu minus. Dwa bezpieczniki na plus i na minus, w sumie ponad 74 V. Idzie to, trafia na końcówkę, sygnał, jak widać tutaj na chwilę obecną jest tak podany, bo sprawdzam kondensatory i dobieram do tego. Do tych korektorów, żeby były dwa identyczne, to za chwilę będziemy drugiego odpalać. Na razie ten jeden jest odpalony. No i co? No moc około 120 W na kanał. A wszystko to będzie w obudowie od starego WS-a. WS-304S. Dołożę jeszcze tych kondensatorów. Jeszcze dojdą dwie sztuki tych kondensatorów dojdą z tej strony. Konieczność. Troszeczkę blisko radiatora te kondensatory, no ale mam nadzieję, że to tak mocno się nie będzie grzało, no. Jak będzie się grzało, to będziemy musieli jakiś tutaj wiatrak z tyłu wstawić, taki, żeby w środek tutaj dmuchał, nie? Albo wyciągał, a tutaj zobaczymy jeszcze. Na razie to jest ledwoletnie, nie? Jakościowo jest na pewno lepszy niż WS, od razu mówię, bo tranzystory są dużo mocniejsze, dużo lepsze, dużo... No, o czym tu mówić, no? W sumie tranzystory zwykłe i GBT, twój GBT, ale żebym palnął, zwykły PNP. Fakt, że sparowane, jedne i drugie. No i tak, co zostało dzisiaj zrobione? Koniec drugiego dnia pracy, zobaczcie już ile. Wzmacniacz zagrał. Kwestia teraz podłączenia tak tutaj tych wszystkich gniazdek, tutaj z tyłu. Kwestia jest zrobienia wszystkich potencjometrów. Przełączniki będą na dotyk, nie będzie tak jak wtedy. Tylko przełącznik, będzie jeszcze jedna płytka tutaj pod spodem dojdzie.
i ta płytka, o tutaj będzie zamocowana, tak jak była ta oryginalna. Dojdzie płytka z sensorami i te przyciski będą oryginalne z tej strony, tylko tyle, że one będą na switche, na takie malutkie switche dotykowe będzie przełączać. Moduł przełącznika zrobię na Atmedze 8 i bodajże AT, taki układzik przełączający wejścia wideo. Tutaj mam gdzieś cały taki już modulik, już wcześniej miałem zrobiony. On ma 8, możliwość 8, ojejku, możliwość 8 wejść obsłużyć. Można przełączać pomiędzy, można włączać po dwa, można włączać po... czyli zrobimy w ten sposób, tak jak tutaj było, że wejście gramofonowe, aux, linia, magnetofon, to 4 wykorzystamy. Tutaj będzie 5, dojdzie na magnetofon, na tak jak było w oryginale, czyli magnetofon na 5, magnetofon na cinch. Tu mam podłączoną linię już, liniowy sygnał, czyli powrót na samą końcówkę. Tak jakby przez korektor, nie? Można byłoby puścić, przez magnetofon na przykład, nie? No i co? Jeszcze troszkę roboty, jeszcze ze 2-3 dni roboty i pięknie grają, przede wszystkim te moje przedwzmacniacze. Nie ma konturu. Kontur już jest od razu wbudowany w korekcję, jest po prostu do plus 15 decybeli sopran, plus 15 bas i wycięcie środka, nie? Też tak samo można dodać plus 15, minus 15 decybeli. Także są sprawdzone moduły, bo już ja wcześniej robiłem na tym estradówki, tam takie jako wejścia mi to służyło, jako miksery, jak do wejścia miksującego, nie? 3 korekcje. No i tutaj będzie też tak samo balans. I tutaj zamiast przełącznik, tak jak było w oryginale, przełącznik wyjść, tak jak tutaj, tutaj są wyjścia sparowane razem. Zamiast przełącznika wyjść, tutaj będzie tak, bas, średnie, sopran. Tu te napisy wymarzę i zrobię na nowo. Bas, średnie, sopran, a tutaj będzie balans, a tutaj będzie wzmocnienie, nie? Po prostu zamiast przełącznika wyjść, zrobię balans i to by było na tyle, no. Tak to zaczyna już wyglądu nabierać. No, oczywiście jeszcze tutaj dojdą kondensatory. Z tej strony druga płytka zasilania, żeby po prostu symetrycznie podłączyć pod końcówkę z jednej i z drugiej strony symetrycznie kondensatorki, nie? No tutaj płytka ta przełączania przełączników, no i to tak jak już mówiłem, i wzmacniacz 120 W na kanał. Fajnie urósł WS 300, WS 304S. Będzie miał moc 120 W na kanał, czyli niezła końcówka 200 W, można jakieś tam LDM-y podpiąć i dyskoteki robić, nie? No prawdopodobnie jeszcze dołożę układ po prostu będzie włączający wentylator, nie? Przy pewnej tam temperaturze to będzie można sobie ustawić, nie? Do chłodzenia wentylatora. Prawdopodobnie sygnał wezmę z tranzystora, który steruje napięciem biasu. No tfu, napięciem biasu, ale żebym machnął, to nie nadajnik. Napięciem prądem spoczynkowym. No, klasa AB, żadnych tam filozofii nie ma, standardowa końcówka. Działam. W 2 dni i tak jestem w szoku, że aż tyle zrobiłem. Potrawiłem płytki, polutowałem.
powstawiałem, sparowałem tranzystory, zrobiłem aluminiową obudowę, znaczy to, te szyny dociąłem radiatory. No i zacząłem wstawiać już o kabelki do potencjometra głośności. Tu jeszcze wyjścia na korektory z jednej i z drugiej strony. Znaczy na potencjometry od korekcji. Zasilacz odpalony. Dwa bezpieczniki główne. Jeden bezpiecznik tutaj na wejściu. Gra. Pozdrawiam.